Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj do was ponownie przychodzę z pogadanką, znaczy ponownie. Całkiem niedawno była jedna pogadanka, a dzisiaj czas na temat, w którym bardzo jestem ciekawa waszego zdania, ponieważ, jak już pewnie widzicie po tytule, dzisiejszy film będzie o zjawisku sharentingu, a więc o zjawisku udostępniania, tak mówiąc w skrócie, zdjęć i wizerunku, znaczy generalnie udostępniania wizerunku dzieci w internecie. Wiem, że wiele z was posiada potomstwo lub jesteście wręcz no, babciami, więc posiadacie również najbliższy kontakt zarówno z własnym dorosłym potomstwem, jak i z kolejnymi pokoleniami. Dlatego myślę, że w tym temacie będziecie mogły... macie dużą dosyć wiedzę a propos ochrony wizerunku dziecka. Ja zaś z racji swojego zajęcia i też różnego rodzaju znajomych, przyjaciół, którzy takie dzieciaczki posiadają, mam wiedzę bardziej od strony internetowej i właśnie tego, jak to wygląda w moim otoczeniu. Także zapraszam was bardzo gorąco na film i tak jak wspomniałam, czekam na wasze komentarze. I może zacznijmy od tego, czym jest ten sharenting, bo ostatnio to słowo pada w bardzo wielu przestrzeniach publicznych. I słowo sharenting, właściwie określenie zjawiska sharentingu, pochodzi od zestawienia dwóch słów, oczywiście z języka angielskiego. Pierwsze człon to jest share, czyli udostępnianie, a drugi człon został zaczerpnięty od słowa parenting, a więc rodzicielstwo. I jest to zjawisko, które także w Polsce funkcjonuje stosunkowo krótko, ustalmy sobie szczerze, no bo za czasów mojego choćby dzieciństwa, ale nawet tych pokoleń ode mnie młodszych, nie było internetu, więc takie zagrożenia czy takie tematy w ogóle nie istniały. Natomiast, więc myślę, że liczba badań i liczba w ogóle konsultacji, podejścia i tym podobnych do tego właśnie tematu jest stosunkowo jeszcze niewielka. Natomiast sądzę, że o tym się będzie mówiło coraz więcej w przestrzeni publicznej i coraz bardziej będzie się i zarówno edukowało, jak i zwracało uwagę na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie wynikają z tego sharentingu. Ale powiem wam, że kiedy myślę sobie o sharentingu i o problemach, czy o głównym aspekcie tego zjawiska, a więc o ochronie wizerunku dziecka, to myślę sobie, że tak naprawdę z ochroną wizerunku dziecka, czy ochroną w ogóle dziecka, to mamy tak naprawdę do czynienia od bardzo, bardzo wielu lat. Dla mnie takim zjawiskiem, które no po prostu jest niepokojące i ono nadal funkcjonuje, jest choćby zjawisko puszczania dzieci bez ubranek na plaży. Dzieci całkowicie pozbawionych jakiejkolwiek części garderoby. I bardzo w pewnym momencie gdzieś o tym zaczęto głośno mówić, żeby po prostu tego nie robić, ze względu na to, że są osoby, które czyhają na takie sytuacje. Szczególnie w dobie tej technologii, która pozwala na zrobienie zdjęcia w sekundę. Nie wiemy, czy ktoś, kto stoi na plaży z telefonem, po prostu sobie czyta internet, czy właśnie robi zdjęcia naszemu dziecku, które jest pozbawione jakiejkolwiek odzieży. Już abstrahując od względów higienicznych i tym podobnych. Ale to funkcjonowało i to funkcjonuje do dnia dzisiejszego, bo takie zjawiska jak najbardziej nadal na plaży możemy zaobserwować. Nie było internetu, ale ludzie wywoływali zdjęcia, które robili na kliszy i chowali je do albumów, które często chętnie pokazywali najbliższym. I wiadomo, że jak się robiło zdjęcia z aparatu na kliszy, no to chcąc nie chcąc wywoływało się całą taką kliszę. No i później ile zdjęć zazwyczaj się wyrzucało, bo one były nieudane. Ale w bardzo wielu albumach rodzinnych też od zawsze znajdowały się zdjęcia dziecka, które było pozbawione jakiejkolwiek odzieży. I oczywiście było to na dużo mniejszą skalę, ale myślę, że sam temat ochrony, powiedzmy, wizerunku dziecka, nie w przestrzeni internetowej, a w przestrzeni każdej innej, tak naprawdę powinien być nam doskonale znany, więc pewne mechanizmy gdzieś społecznie powinniśmy mieć przyswojone. I bardzo ciekawy film na temat sharentingu nagrał Gimper. Gimper, jeżeli ktoś nie wie, kim jest, to jest to taki
mężczyzna, który wywodzi się zupełnie z innego kawałka internetu, ponieważ wywodzi się z kanałów takich gamingowych, filmów robionych głównie pod bardzo młode pokolenia. I on potem przeszedł taki swoistego rodzaju rebranding, taki motyw, że tak powiem, oczyszczenia. Wystąpił bodajże w Tańcu z Gwiazdami, dostał jakiś program w telewizji i gdzieś zajął się czymś zupełnie innym. I między innymi na jego kanale znajdziemy takie filmiki typu komentarze. I bardzo często odpalając taki film, ja przynajmniej nie wiem, o kim w ogóle mowa, ale on również zajął się tematem właśnie sharentingu. Nagrał o tym cały odcinek, w którym wypowiadali się różnego rodzaju eksperci. Podawał on konkretne przykłady ludzi z YouTube'a, którzy właśnie taki wizerunek dzieci wykorzystują, bo do tego zaraz dojdziemy. I wyobraźcie sobie, ten film był całkiem porządny, ja go oglądałam dosyć po łebkach i miałam gdzieś, bo coś robiłam, miałam w planach do niego powrócić, ale nie jest już to możliwe. Dlaczego? Ponieważ jedna z przedstawionych osób w tym filmie, i to była Lil Masti, wytoczyła mu pozew o, jak rozumiem, naruszenie dóbr osobistych i również wystąpiła do sądu o tak zwane zabezpieczenie. I bardzo często w przypadku takich spraw, jeżeli przedmiotem jest jakieś dzieło, wizerunek i tym podobne historie, sąd nie na tym etapie przygotowawczym nie analizuje tych treści, tylko kierując się tutaj potencjalnym dobrem, po prostu wydaje takie zabezpieczenie, czyli nakazuje, aby ten film znikł z anteny. I dopiero jak będzie rozprawa, w zależności od jej zakończenia, od wyroku, sąd uzna, czy ten film może wrócić, czy nie, czy on naruszył dobre imię, czy nie. Co więcej, film trwał długo i Lil Masti była, z tego co pamiętam, no jedną z bohaterek, ale jednak cały film został zdjęty. Czyli nie było możliwości, na przykład, jak rozumiem, zamazania twarzy, zapikselowania, wypikania, po prostu edytowania tych treści. Nie, tutaj zostało wydane takie zabezpieczenie. I powiem Wam, że ostatnio zastanawiałam się na temat zjawiska tego sharentingu, bo ono jest dosyć skomplikowane i tak naprawdę wielowarstwowe. Czytałam przed nagraniem tego filmu taki powiedzmy poradnik, który został wypuszczony wraz z ministerstwem, który dokładnie opisuje, który pokazuje też jakieś tam wykresy, obrobione po prostu badania społeczne. I tam poruszono właśnie kilka tych aspektów, między innymi aspekt nastolatków, dostępności też do mediów społecznościowych. I między innymi tam się pojawiła informacja, że YouTube jest od 16 roku życia w Polsce. Powiem Wam, że jestem zaskoczona, próbowałam to zweryfikować i dalej mi się pokazuje, że YouTube, tak jak i Facebook, Instagram, są od 13 roku życia w Polsce dostępne, czyli że generalnie mając 13 lat możemy już legalnie korzystać z tych platform, zakładając sobie konto, podając swój właściwy wiek urodzenia. Ale właśnie to zjawisko jest takie dla mnie wielopłaszczyznowe, bo generalnie chodzi w nim o nadmierne lub w ogóle udostępnianie wizerunku dziecka. I chodzi między innymi o bardzo wiele sytuacji, które są dla dziecka takie uwłaczające. Czyli na przykład pokazywanie dziecka, które się złości, dziecka, które płacze. Tutaj w tym dokumencie, no on był taki bardzo, wiecie, przerysowany moim zdaniem. Były między innymi podane przykłady, że dziecko przebrane za kwiatka i tatuś podlewa go z choinki. Znaczy wierzę, że ktoś wpadł na taki pomysł, ale że to dziecko płacze, że są to generalnie sytuacje kompromitujące dla dziecka. Że nagość, nie powinnam pewnie używać tego słowa, bez odzieży, to jest jeden aspekt, który jest niepokojący z oczywistych powodów, czyli wykorzystywania później do złych celów takiego wizerunku, takiego obrazu, ale również coś takiego jak kompromitacja. Że dlaczego my nie wrzucamy swoich filmików do internetu, kiedy płaczemy, kiedy jest nam źle, kiedy się denerwujemy, kiedy się kłócimy, kiedy na przykład dorośli przeklinają, czy kiedy są pijani w sztok, dajmy na to. No po prostu sytuacji kompromitujących, natomiast z dużą łatwością przychodzi wielu rodzicom publikowanie takich treści ze swoimi pociechami, ponieważ uważają je za czasem śmieszne, czasem chcą, ja wiem, że część osób w przestrzeni tej internetowej, z którą ja mam kontakt,
publikowało takie fragmenty faktycznie z pociechami, które płaczą, które potrzebują tej bliskości i publikowało to w kategorii, żeby odczarowywać trochę Instagram, żeby nie pokazywać, że to ich życie jest takie idealne i że wszystko jest idealne, że czasem i że te dzieci są zawsze takie uśmiechnięte, tylko czasem jest im źle. I rozumiem, co właśnie, jaki cel przyświecał tym osobom, ale mam pewne wobec tego wątpliwości. I powiem Wam, że to jest jeden aspekt, czyli właśnie upokarzające zdjęcia, kompromitujące sytuacje, dzieci bez odzieży. Ale drugim aspektem, takim myślę, że ciekawszym, jest to, czy w ogóle się powinno publikować wizerunek dziecka w sieci. I co się z tym wiąże? Doskonale wiemy, że jak kilka lat temu na YouTube był taki trend na hejt. Wszyscy o tym hejcie mówili, ja nie mówię, że to było złe, ja sama kiedyś też o tym mówiłam, ale w pewnym momencie zrobił się z tego taki ogromny przesyt. I jakby nie wiedzieć, czym jest hejt, to ktoś mógłby powiedzieć, że to jest wręcz produkt, który te wszystkie influencerki reklamują. I Był właśnie taki bardzo mocny trend na hejt i teraz mi uciekło, po co o tym, co chciałam dokładnie powiedzieć. I przypomniałam sobie, ale powiem Wam, mam fajną fazę, nigdy nie nadużywałam, znaczy nigdy nie używałam wręcz substancji psychoaktywnych, ale naprawdę mam fazę, bo jestem tak oślepiona od lampy, że jak szłam do kuchni, to widzę tylko różowe plamy. O co mi chodziło? Że kiedy było zjawisko na hejt, to bardzo często w takich kontrz komentarzach pojawiało się: sama jesteś sobie winna. Publikujesz pewne rzeczy w internecie, musisz się liczyć z krytyką. Potem, kiedy była moda, już był TikTok w Polsce, ten nie muzyczny, tylko wiecie, ten taki, jaki jest teraz, i były różnego rodzaju przeróbki gdzieś influencerów, które się pojawiały w tej przestrzeni, to również pojawiały się takie komentarze: sama gadasz te głupoty, sama to wrzucasz do internetu, nikt cię nie nagrał z ukrycia, musisz się liczyć z tym, że ktoś to wykorzysta. I dochodzimy do aktualnej sprawy, którą będę obserwować, a więc do historii dietetyka doktora Michała Wrzoska. Ja nie wiem, czy kojarzycie, jeszcze nim on właśnie został doktorem, nawet korzystałam z diety właśnie Michała Wrzoska, to taki rozpisany dieta, to jest w ogóle całkiem niegłupie, teraz to jest już ogromne wręcz przedsiębiorstwo, obojętne. Ale w związku z tym, że korzystałam z jego diety i bardzo mi się podobało jego podejście, które mówiło o tym, że nie ma żadnych tak naprawdę ograniczeń, to było ciekawe. Obserwowałam również jego profil na Instagramie i to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i on publikował na tym profilu zarówno swój wizerunek swojej później żony, wcześniej narzeczonej, jak i swojego dziecka. I pamiętam doskonale, że on publikował te filmiki z tym małym synkiem, między innymi w takich kategoriach, że chciał pokazać, że te posiłki, które oni przygotowują, również się nadają dla tak małego dziecka. Że to dziecko je ze smakiem, jakby sens generalnie był kulinarny, ale jak najbardziej również przeplatał się lifestyle. Na tym profilu, tak jak był pies ich, tak było i dziecko, jakkolwiek to brutalnie nie zabrzmi. I potem, bo to jest, mówię, istotne dla sprawy, jego, że tak powiem, działalność się bardzo mocno rozszerzyła i ja przestałam go obserwować, bo uznałam, że mnie te treści już nie interesują. I jaka byłam zaskoczona, kiedy się okazało, że on cały czas nadal publikował wizerunek tego dziecka, jaki jest osobą bardzo popularną na TikToku, gdzie doradza też ludziom, co kupować w danych popularnych sklepach. I on, no ja już tego nie oglądałam, to już tylko wiem tylko z filmu commentary, ciągle mówił o grahamkach, że grahamki to są najlepsze bułeczki. I w związku z tym zaczęto robić przeróbki tych jego wypowiedzi o tych grahamkach i wrzucać na tego TikToka. Czyli zrobiono trochę sobie z niego mema grahamkowego, tak to nazwijmy. Ale ponieważ ten mały również występował w tych treściach, które on publikował, to również wykorzystano w tych memach, w tych przeróbkach wizerunek jego dziecka. I jak rozumiem, to nie był wizerunek wykorzystany w kategorii prześmiewczej wobec, nie wiem, na przykład wyglądu dziecka, czy samego faktu, że tak powiem, istnienia tego dziecka. Co więcej, okazało się, że ten mały choruje na, znaczy autyzm to nie choroba, ale że cierpi na autyzm, tak można powiedzieć.
co ma dodawać, że tak powiem, no też takiego animuszu tej sprawie, choć moim zdaniem to akurat jest bez znaczenia. I zaczęto przerabiać właśnie te treści i wrzucać wizerunek tego dzieciaczka. I on wraz ze swoją małżonką napisali bardzo długie wiadomości do osób, do twórców, którzy takie przeróbki wrzucali, informując, że jest to swoistego rodzaju przedsądowe wezwanie do zaprzestania, że mają jakiś tam czas na usunięcie wizerunku, że oni nie wyrażają zgody na publikację wizerunku ich syna i jeżeli te osoby nie spełnią tej prośby jak na razie, to sprawa przeciwko nim zostanie skierowana do sądu. I oglądałam o tej sprawie dwa filmy komentarzy u Konopskiego i u Gimpera. Oni trochę się różnili podejściem do tego, ale chyba Konopski zwrócił uwagę na to, że pytanie, czy ci 14-latkowie, 14-letni trolle, TikTokowi i tak dalej, przejmą się bardzo taką wiadomością, już abstrahując, że nie mają oni mocy prawnej, zakładając, że to są faktycznie 14-latki, ale no podejrzewam, że raczej dorośli ludzie tych przeróbek nie robią. I tam również pojawiło się pytanie, czy w ogóle warto było w ten sposób postąpić, czyli czy doktor Michał Wrzosek dobrze postąpił, bo przecież można było to obśmiać, można było to odwrócić. I powiem szczerze, że ja osobiście uważam, ja bym się wkurzyła, bo nie zgodzę się z tym. Znaczy, trochę to jest, myślę, że nauczka bardzo duża dla tego małżeństwa. Z drugiej strony ten mały ma już pewnie kilka dobrych lat, skoro ja kilka lat temu ich oglądałam i ten mały już był na świecie. Ale to jest taka trochę nauczka, że faktycznie, nie, to nie oznacza, że skoro oni opublikowali wizerunek swojego syna, to ktoś może robić z tego prześmiewcze memy, ale prawda jest taka, że no jest to dobitna nauczka, że niestety, jeżeli wpuszczamy coś w internet, no to nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, nawet jeżeli to jest bezprawne, to musimy się liczyć z takimi, a nie innymi konsekwencjami. Dla mnie fakt, że oni publikują wizerunek swojego dziecka na swoich social mediach, nie jest powodem do wykorzystywania wizerunku tego dziecka przez innych ludzi, na dodatek w kategorii prześmiewczej. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jakaś, nie wiem, firma weźmie sobie też wizerunek ich dziecka i zrobi z tego reklamę. I wtedy wiemy, że to jest niewłaściwe, bo jest prawo i tak dalej. Ale w momencie, w którym ktoś przedrzeźnia ich i wykorzystuje do tego wizerunek małoletniego, moim zdaniem jest to również niewłaściwe. I ciekawa jestem, jak Wy to oceniacie, bo ktoś zawsze powie, no to wystarczy nie publikować wizerunku. No pewnie, no są osoby, choćby w tej takiej naszej bardziej bańce, jak hejłobuzy, którzy nawet nie mówią, jak ta mała ma na imię, choć wczoraj robiłam live'a na Instagramie i powiedziałam, że jedyne, czego jestem ciekawa, to jak ma na imię i okazało się, że właściwie to imię jest znane w przestrzeni publicznej, ale do tego stopnia oni chronili jej prywatność. Mamy Oleskę, która urodziła dwójkę dzieci, która również nie podaje imienia swoich dzieci i nie publikuje ich wizerunku. Więc no jest to bardzo różną stronę, bardzo różne decyzje ludzie podejmują, ale mi się wydaje, że sama publikacja wizerunku dziecka bez tych sytuacji kompromitujących, bez tych sytuacji, które mogą zagrozić jego wizerunkowi, to też nie jest nic złego, żeby też nie popadać w pewnego rodzaju paranoję. I gdybym ja miała dziecko, to ja jestem tego pewna, że zdecydowałabym się publikować jego wizerunek, tylko właśnie wizerunek w określonych sytuacjach. Też dla mnie jest to trochę przerost formy nad treścią, takie jest moje zdanie, kiedy dzieci się pojawiają w kadrze i to bardzo często i zamazujemy im te buzie. To trochę jak z publikacją wizerunku mojego męża. Ja też odpuściłam już, bo to było dla mnie żenujące, że on gdzieś się pojawiał, a ja tam wstawiałam jakąś emotkę. Zawracanie głowy. Mój mąż nie występuje w moich filmach, ale kiedy się pojawi, to nie zamierzam ukrywać jego twarzy. Jeżeli będziemy nagrywali Q&A, no to tej twarzy nie pokażę, bo to będzie typowy z nim film. I to jest... Więc tych dróg jakby do postępowania z tymi dziećmi jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład moi przyjaciele, czyli ludzie poza w ogóle internetem, nie mają nic przeciwko temu, abym ja publikowała wizerunek ich dzieci na Instagramie czy na YouTubie. Ja zawsze o coś takiego pytam.
ale na przykład prosili mnie, żebym pod żadnym pozorem nie wrzucała na Facebooka zdjęć z ich córkami i ich nie oznaczała. Czyli podsumowując, ja mogę sobie wrzucić na Facebooka także swojego prywatnego zdjęcie z ich córeczkami, ale bez oznaczenia, czyje to są dzieci. Mają do tego takie po prostu podejście. Zresztą mówię, ja zawsze pytam, jeżeli nagrywam, wiecie, że rzadko u mnie się pojawiają dzieci, wręcz jak byliśmy na działce i była córka innych znajomych, to po prostu nie nagrywałam. Mogłam o to zapytać, czy oni wyrażają zgodę, ale po prostu uznałam, że nie będę tego robić, bo nie jesteśmy w takiej relacji, aby publikować jej też wizerunek. Nie chciałabym, żeby potem ktoś napisał coś, co byłoby niewłaściwe. Szczególnie, że ona zerka co jakiś czas na moje filmy. Jak to oglądasz, Kasiu, to pozdrawiam i możesz przy jakiejś okazji powiedzieć, co ty myślisz o publikowaniu wizerunku dziecka. Więc podejść jest bardzo dużo i to jest jakby, mówię, ja nie widzę nic złego po prostu w publikowaniu wizerunku dziecka, w zależności od kontekstu. Ale mamy taki, dla mnie dużo bardziej niepokojącym zjawiskiem jest to, kiedy zaczynamy na dziecku budować biznes i po prostu robić z niego małpkę. I powiem Wam, że to już jest coś, co nie jest definiowane bezpośrednio jako kompromitujące sytuacje, ale to jest coś, co przestaje mi się podobać. Czyli innymi słowy, ktoś na przykład działa sobie w internecie, czy to prywatnie, czy to zawodowo, publikuje ciągle swoje zdjęcia i na przykład publikuje również przy okazji wizerunek swojego dziecka, a nagle to się zamienia, że to dziecko stanowi pierwszy plan. I bardzo tutaj fajnym przykładem jest bardzo popularny kanał na YouTube, tutaj nazwy nie podam, natomiast jest to małżeństwo, którzy mają jedną córkę, której imię kojarzy się z ciastem i ta malutka była pokazywana od samego początku, natomiast w pewnym momencie ja mam takie wrażenie, że ona ma również występować w tym filmie. To znaczy, zaczyna się, to powiedz to, to powiedz wierszyk, to zaśpiewaj, to poskacz, że to nie jest już po prostu nagrywanie mojego otoczenia i tu siedzi moje dziecko, więc je pokazuję, bo uroczo lepi sobie z plasteliny, tylko zaczynamy w jakimś stopniu bardzo mocno eksponować tego swojego potomka. To nie jest najbardziej hardkorowy przykład ekshibicjonizmu w internecie, jest dużo gorszy i tutaj mówię o kanale państwa, którzy mają trójkę dzieci i którzy żyją z tego, że są po prostu dla mnie ekshibicjonistami na maksa, bo wywalają wszystko, co jest praktycznie możliwe pod sprzedaż i także swoje dzieci. I kiedy w przypadku, ja tego nie oglądam, mnie tym atakuje internet. I w przypadku, kiedy jedno z ich dzieci cierpi na jakieś tam problemy zdrowotne, to również jest bardzo mocno relacjonowane. I tutaj znowu chciałabym się cofnąć, że ja nie widzę nic złego w powiedzeniu, moje dziecko będzie miało taką operację. To mogą być przydatne treści dla innych rodziców. Nie demonizujmy tego z góry, ale w momencie pokazywania całych tych dodatkowych obrazów związanych z tym zabiegiem. Tego, jak to dziecko płacze, tego, jak to dziecko się boi. To już nie jest w porządku. Oczywiście bardzo popularnym takim sloganem jest to, że w internecie nic nie ginie. I myślę, że to jest trochę nadużywane, bo kiedyś tak bardziej to funkcjonowało z tego względu, że było mniej tego internetu. Dzisiaj tego internetu jest tyle i tych treści jest tyle, że oczywiście, że nic nie ginie, ale myślę, że trudniej jest odkopać jakieś informacje w stosunku do tego, jak było kilka lat wcześniej. Niemniej jednak, powiem Wam szczerze, że dla mnie właśnie kwestia ochrony przede wszystkim wizerunku dziecka to jest właśnie przede wszystkim ochrona wizerunku. To właśnie nie oznacza, chyba się powtarzam, ale nie oznacza, że nie mogę pokazać buzi mojego dziecka, czy opowiedzieć o moim dziecku, tylko chodzi o po prostu o dobre imię. No tak jak nie pokazujemy siebie w wielu kompromitujących dla nas sytuacjach, to co mówiłam na początku filmu, nie uważam, że powinniśmy pokazywać dziecko. Ciekawym też przykładem jest aktualna sytuacja u jednej też z youtuberek,
pani, jej głównym kontentem było to, że nagrywała filmy o swoim przepięknym ogrodzie, przepięknym domu. Pani miała męża i dziecko i to dziecko również występowało w filmach. I z tego, co ja pamiętam i z tego, co ja widziałam, to to dziecko nie było właśnie taką, brzydko mówiąc, małpką, tylko właśnie pojawiało się w jakimś stopniu w tle. To było bardziej dla mnie naturalne. Czyli to dziecko po prostu istnieje, gdzieś się pojawia, gdzieś o nim mówię, nie zdradzając zbyt wielu informacji. No po prostu, jeżeli robię obiad, to mówię, że robię gdzieś obiad, a moje dziecko zje to, to i to. I to było dla mnie takie dosyć mocno naturalne, nie było tej ekspansji zbyt dużej, ale kanał, jakby ten content był jednak zbudowany na, powiedzmy, rodzinie. I w tym momencie coś w życiu tej pani się zmieniło i nie wiemy de facto, co się stało, no ale łącząc kropki, wiemy, że pani się rozstała ze swoim mężem, również wyprowadziła się z tego domu, wynajęła mieszkanie i nagle to dziecko ginie. Znaczy ginie w tym social mediach. Nie istnieje, przestaje całkowicie istnieć. Nie pojawia się jego imię, nie pojawia się jakiekolwiek nawiązanie do jego osoby, nie pojawia się jego wizerunek, nie pojawia się nic a nic. Ja nie wiem, ile ten mały ma lat, ponieważ to nie był content, który mnie osobiście jakoś szczególnie interesował. Ale jak mniemam, musi mieć pewnie około 6, myślę, że 7 to nie ma, bo już chodziłby do szkoły. I gdzieś pojawiło się bardzo wiele komentarzy ludzi, co z tym dzieckiem? I wtedy ta nagrywająca powiedziała, że ona już nie publikuje wizerunku swojego dziecka, ponieważ dziecko jest coraz starsze, jest coraz bardziej świadome i ona nie chce już publikować jego wizerunku. I ja myślę, że to zupełnie nie o to chodzi w ogóle w tej sprawie. Ale to jest z drugiej strony, i ja to ustalmy, że tak jest. Choć moim zdaniem nie, ale okej, ustalmy, że tak jest. I ja to bardzo szanuję, super. Ma to ręce i nogi, choć nigdy moim zdaniem właśnie ten wizerunek nie był nadużywany. Super, ktoś mógł zmienić decyzję, ktoś mógł dojrzeć do czegoś. Kupuję to. Tylko że z drugiej strony wycinanie w ogóle postaci dziecka ze swojego życia jest trochę creepy, jest trochę cringe'owe. I też myślę, że żadna instytucja państwowa nie wydała takiego nakazu, aby nawet nie można było powiedzieć, robię dzisiaj obiad mojemu synowi, to jest miejsce, w którym coś tam mój syn. Jakby z drugiej strony kasowanie jego postaci jest dla mnie ze skrajności w skrajność. Są też osoby, które mówią, że kiedyś pokazywały wizerunek właśnie dziecka, teraz już nie chcą pokazywać, bo na przykład mają drugie dziecko i nie, tego drugiego to ja nie będę pokazywać, uważam, że to jest złe, ale na przykład to pierwsze dalej publikują i masz takie, co? Mówię, dla mnie bardzo dużo zależy od kontekstu, ale to się tyczy zarówno dziuń z internetu, jak tyczy się albumów, jak tyczy się miejsc publicznych i jak tyczy się po prostu prywatnych social mediów. Bardzo często ludzie nie mają ustawionych profili jako prywatne, publikują tam treści, publikują tam współcześnie nadal dzieci bez odzieży, dzieci, zdjęcia, które są nikomu naprawdę do szczęścia niepotrzebne i to robią. I to jest bardzo, bardzo niefajne. Ciekawa jestem, czy w najbliższych latach zjawisko sharentingu będzie właśnie grubiej omawiane, czy będzie tak, jak jest zjawisko... czego? To wszystko jest z angielskiego. No, nie gaslightingu. Dobra, nieważne. Ciekawa jestem, czy z racji tego, że ten internet jest coraz bardziej rozwinięty, gdzieś zaczniemy mówić o tej ochronie właśnie wizerunku. I powiem wam szczerze, że uważam, że potrzebna jest jakaś kampania społeczna, zarówno jeżeli chodzi o ochronę wizerunku małoletnich, jak i o ochronę wizerunku dorosłych ludzi. Bo ja myślę, że ludzie często nie mają świadomości tego, że publikują, to się głównie już potem tyczy osób w starszym wieku, którzy publikują bardzo dziwne treści i chyba nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że potem te treści funkcjonują właśnie w przestrzeni internetowej. I myślę, że gdzieś powinniśmy po prostu dbać o ochronę wizerunku jakiejkolwiek istoty. Oczywiście względem prawa to rodzice odpowiadają i oni decydują,
czy mogą publikować wizerunek swojego małoletniego dziecka, czy nie. Ciekawa jestem waszego zdania, jak wy się do tego odnosicie, zarówno w kwestii ochrony takiej na zasadzie w albumie rodzinnym, który jest pokazywany na lewo i na prawo na spotkaniach towarzyskich, jak i na prywatnych social mediach, jak i w odniesieniu do właśnie internetu, do tej przestrzeni. Pani, która pozwała Gimpera, dlatego była wymieniona, bo ona zaczęła bardzo mocno od pierwszych chwil narodzin swojej córki pokazywać to dziecko i budować na nim po prostu content. I mówię, to jest dla mnie jeszcze wszystko takie świeże, to wszystko się zmienia. No ciekawa jestem, co wy uważacie. A ja, ponieważ ten film jest dramatycznie długi, a dzisiaj jest dzisiaj, wszystko mi się pokićkało, miało być dzisiaj co innego, nie dałam rady, nieważne, i muszę iść zaraz wstawiać kuciaka i gotować ryż, bo dzisiaj robię coś eksperymentalnego, będzie na szorcach. Mam nadzieję, no jak wyjdzie, to kończę ten film, czekam na wasze komentarze. Oczywiście, jeżeli lubicie również to moje glindzenie, a na szczęście, i to jest w ogóle ogromne szczęście w przestrzeni internetowej, jest część ludzi, która lubi moje glindzenie i słuchajcie, wiele osób, nie wiem, czy w to uwierzycie, jeżeli nie lubicie, ale jeżeli nie lubicie, to nie dotrwaliście pewnie do tego momentu, zasubskrybowało mój kanał na przykład po pogadankach. Najwięcej osób też poznałam po pogadankach, więc może dacie kciuka do góry i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. A ja znowu muszę zrobić jakąś durnowatą minę na miniaturkę, żeby zachęcić potencjalnie ludzi do obejrzenia, bo niestety takie jest prawo rynku. Wszystkiego dobrego wam życzę, dużo słońca, dużo zdrowia, do zobaczenia do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że z kolejnym widzimy się w niedzielę, w najgorszym razie we wtorek. Całuję, pa, pa!